Mała Hovianka. This is the oldest school in Poland. Beginnings of schooling date back to the 12th century. And it was first formed as a convent school. And today it's a high school named after Stanisław Małachowski, a prime minister. Not many people know, but during the Second World War, there was a hospital in the school. Many archaeological works have taken place here, and many are still in progress. There is some mystery to the school grounds due to its long history. Jestem stażystą w tej szkole, witam serdecznie. Witam, dobrze. Więc co tutaj się dzieje? Jesteśmy teraz w Muzeum Szkoły Małej Hovianki, tak? Najstarszej szkoły w Polsce, działającej od 1180 roku, a może nawet wcześniej. Tutaj początkowo była legata świętego pod wezwaniem świętego Michała Archanioła i to są pozostałości, tak, fundamenty tej kolegiaty. Tutaj są części najdalej wysunięte gotyckie, tak jak kościół się rozrastał. Wcześniej są elementy romańskie. Tutaj w gablocie po lewej stronie widzimy, jak ten kościół, jak ta kolegiata prawdopodobnie wyglądała na samym początku. Szkieletów, które wykopano w trakcie prac archeologicznych, około ponad 500 szkieletów wykopano. Ciekawą rzeczą jest to, że podobno, ja tego nie widziałem, ale jeden szkielet był prawdopodobnie matki i tutaj przy ramieniu małe dziecko. Jesteśmy w auli szkoły, tak? Aula imienia Kajetana Morygoniego. Kajetan Morygoni był założycielem Towarzystwa Naukowego Płockiego, czyli najstarszego towarzystwa naukowego w Polsce. II wojnę światową, kiedy szkołę przejęli Niemcy. W latach 50. jeden z uczniów po prostu ukradkiem zrobił zdjęcia pozostałości tych resztek kaplicy, tak? Tych malowideł. Zrobił zdjęcia i dzięki temu udało się odtworzyć to, co widzimy teraz. Niemcy, oni przejmowali wiele budynków na swoje, że tak powiem, użytki. Katedrę też oni przejęli i mieli jakieś swoje tam, nie wiem, skład mebli chyba był w katedrze, czy coś takiego. No w szkole też jakieś potrzeby swoje mieli i tu akurat chyba konkretnie był szpital. No to wiadomo, w czasie wojny szpital działał, ich szpital, tak, niemiecki szpital. Na pewno te dwa budynki, ten budynek i ten, który widać za oknami, bo te kolejne dwa budynki następne są późniejsze, już dwudziestowieczne, w latach 60. jeden czy w 80., a ten, gdzie jest teraz główne wejście do szkoły, no to jest 21 wiek nawet. Najnowszy, tak. Najnowszy, to jest stara część. Tak, tak, ta jest najstarsza. I oni po prostu przejęli te dwa budynki dla swoich celów. W ogóle pan, który malował te malunki, to jest ten sam, który malował katedrę płocką.
I on prawdopodobnie przypuszczał, że to kiedyś może będzie miejsce świeckie, tak, że kaplica szkoły, ponieważ na medalionach w oknach są też, że tak powiem, świeccy. Na przykład jest Władysław Reymont, Chopin jest. Po tej stronie są królowie polscy. Także są też elementy takie nie tylko religijne. W ogóle były też kiedyś organy. Tam są uczniowie szkoły na tym plakacie? Pewnie tak, pewnie tak. O, nawet są zdjęcia kaplicy i jest nabożeństwo akurat jakieś. Aha, prawda? I po lewej stronie organy widać. Teraz będą gotyckie, czyli to już, prawda, kościół powiększony tutaj, na żółto. Teraz będą wczesne barokowe. Tam daleko tak fiolet się zaświecił, tutaj może nie widać. I późno barokowe i klasycystyczne.